występują. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida. Kiedy będziesz moja, odcinek 119. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Entra en mis horas, sálvame ahora, abre tus brazos fuerte y déjame entrar. Entra en mi vida, yo te lo ruego, te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Entonces, yo te Więc konfiskuję cię. Te das cuenta de Wiesz, co zrobiłeś? De lo que acabas de hacer. Sí. Acabo de besar a la mejor. Pocałowałem najlepszą? A la Nie. Única jedyną przyjaciółkę. Nie tylko. Me encanta tu aroma. Uwielbiam twój zapach. No. Quédate con ella. Zaczynaj. No quiero que te recibes. Nie chcę, żebyś się przeziębiła. Si no me la devuelves mañana. Jeśli nie zwrócisz jej jutro, te ja nie oddam ci tego. Hey. Buenas noches, Antonio. Dobranoc. Zimno ci? Kto mówi? Hola, señora. Habla Mariano. Mariano, días, dzień dobry. Ay, Marianito, buenos días, ¿cómo está? Jak się pan miewa? Bien, muchas gracias. Bueno, la verdad Głupio es que mi, że porwałem pani córkę na cały dzień. Su hija todo el día y pues yo sé lo importante que Wiem, son jak ważne są dla was weekendy. Los pasan juntas. No, Mariano. Mire, mientras sean cosas de trabajo... Dopóki chodzi o pracę... Oiga, pero nada más no me vaya a decir que hoy dzisiaj no se też va a ir a mi. Chce pan ją zabrać? No. De alguna manera, Ale skąd? Dzwonię, aby zaprosić panie Digo, na obiad. A comer. De alguna manera tengo que compensar Chciałbym zrekompensować tiempo, pani wczorajszy dzień. ¿Qué dice? Więc jak będzie? ¿Acepta la invitación? Nos va a invitar a comer, Mariano. Wspólny obiad? Nie chcę. Pues muy bien, Marianito. ¿Y a qué hora estás por nosotras? O której pan przyjedzie? Jesteś okropna. Muy bien. A la una, o pierwszej? A la una está muy bien. Doskonale. Bien, pero Paloma está de acuerdo? Paloma też się zgadza? Uy, sí, se puso feliz, ¿viera? Oczywiście. Le manda decir que muchísimas Każe gracias panu podziękować. Y que aquí lo vamos a estar esperando. Bueno, perfecto, señora. W takim razie będę o pierwszej. Y pues al ratito nos vemos. Ándale, Marenta, hasta luego. Do zobaczenia. Ay, qué bárbara, Soledad. Wielkie qué dzięki, bárbara, Soledad. De verdad, cómo eres. Buenos días, Lucero. Powiedz José Manuelowi, żeby zawiózł mnie do warsztatu. Ma przyjść po terapii? No, necesito que me lleve ahora. Teraz.
Ja no voy a dar ninguna nie mam terapia. Dziś żadnych pacjentów. Proszę zaczekać na parkingu. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Wyspałaś się? Mal. Nie. Me afectó mucho el tequila y la música. Za dużo tequili, muzyki. El baile. I jeszcze ten pocałunek. Gracias. Bueno, discúlpame, estaba contento, no me widać, byłem za bardzo oszołomiony. No tanto como para no darte cuenta bez przesady. Posunąłeś się za daleko. Perdón. Es la primera vez que pido po raz pierwszy przepraszam za pocałunek. Pues es una lástima que no seas. Niestety to nie wystarczy. Antonia. ¿Hoy no estás usando tu perfume? Nie używasz dziś perfum? De todas maneras, a i tak pachniesz przecudnie. Mira, podemos quedarnos. Może porozmawiamy w restauracji, przy okazji coś zjemy. No. Ja no vamos a hablar de nada. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Lo que pasó anoche fue algo muy grave. Mam wyrzuty sumienia z powodu tego, co się stało. Me siento culpable. Yo no debí de haber. Nie powinnam była na to pozwolić. Discúlpame. Pero se acabó. Muszę wracać do domu. Entonces podemos terminar en México. Dokończymy w stolicy. No, Diego. Ya no hay más. Nie możemy się dłużej spotykać. No puedo seguir hablando contigo. ¿Por qué no? Dlaczego? Porque estoy comprometiendo mi. Intymne kontakty z pacjentem są wbrew etyce lekarskiej. Nie rozumiesz tego? Gdybyś nie poszła wczoraj za mną, pewnie byłbym już upalony. A tak, od 9 czekam tu na ciebie. Estoy aquí desde las 9 de la mañana esperándote. Hablamos en México. Antes de que salgas del poinformuję o tym twojego psychoanalityka. No, ni te preocupes. No tengo la nie mam ochoty więcej go widzieć. No importa, de todas maneras hablamos. Będziemy w kontakcie. Antonia. Espérate, Antonia. Zaczekaj. Antonia. Carajo. No puedo, no puedo, Berenice. Nie mogę, jest niedziela. No tengo ninguna buena razón. Nie mam pretekstu, żeby iść do pracy. No puedo, no puedo ir a nie mogę, zadzwonię jutro. Entiende, te llamo mañana. Te mando un beso. Całuję. Adiós. Hola, mi amor. Hola. Cześć. Me dijeron que estabas cocinando. Słyszałem, że gotujesz. ¿Qué me estás preparando para co mi upichcisz? Baby beef. Smażoną polędwicę. Baby beef. Por favor, que no. Tylko, żeby nie była zbyt krwista. ¿Qué loción te pusiste? Co to za zapach? Monsieur Rocha, la que me regalaste. Monsieur Rocha, woda od ciebie. Voy a revisar unas cosas con Aurelia. Muszę pogadać z Aureliem. Diana. Mostaza de Dijon. Dodaj musztardę Dijon. Por favor. No te preocupes. Nie ma sprawy. Niedziela? 12:30. ¿Por qué me ven así? Co tak patrzycie? Pues es que de veras parece que estás empachada. Chyba naprawdę źle się czujesz, bo nie odezwała się ani słowem. Si se siente mal, mejor nos vamos, ¿eh? Możemy iść. No hay ningún problema. De veras. Po prostu nie jestem głodna. Buenas tardes, señorita. Dzień dobry. Me debe una canción. Teraz pani kolej. Es una vez que vine sola, hombre. Kiedyś przyszłam tu sama. Por lo visto no le gustó, salió corriendo. I wybiegła pani. Pues a ver, canta una canción. Proszę coś zaśpiewać. No, mamita, no, por favor, por favor. No, tampoco, ¿eh? O sea, no puedo hacer nada. Rozumiem, że nie mogę już nic powiedzieć. Estaba por la casa. Na koszt firmy. Por más que quiero dejarte ir, no me acostumbro
a vivir sin ti. Te necesito para soñar. Tú me haces falta, es la realidad. Yo que quisiera dejarte en paz y refugiarme en mi soledad, dejarte libre para volar, pero al mirarte te quiero más. Cómo te extraño, corazón, mi corazón, cómo te extraño. Cuánto te amo, dulce amor, mi dulce amor, cuánto te amo. No cabe duda que el amor con el dolor van de la mano, porque al igual que como sufro yo, tú estás llorando. No, no te preocupes, no está. Tuvo una comida de negocios con su agente. Pues déjame que te diga que te tengo una mam dla ciebie dobre wieści. ¿No te dice nada el nombre de Eugenia, Aldana? Aldana. No. ¿Mówi ci to coś? Eugenia Aldana es una antigua amiga. Dawna znajoma Fabiana. Parece ser que es una relación. Wygląda na to, że byli ze sobą 3 lata temu. I mają dziecko. Y de esa relación nació un bebé. ¿Embarazó? ¿Urodziła jego dziecko? Piensa un poco, por Dios, Marcia. Si tuvo un wyobraża hijo, sobie ich minę? La cara que van a poner szok, hoy, który przeżyje cała rodzina Sanchez Serrano? ¿Sabes qué? Hace 3 años, 3 lata temu to Elena Olivares prowadziła terminarz Fabiana. Mama, tenemos que hacer algo para na pewno wie dużo ciekawych rzeczy na jego temat. Nie wiem jak, ale muszę ją przekonać, żeby mi pomogła. No sé cómo, mamá. Pero tengo que convencer a Elena Olivares de que me ayude. Pobre hombre, mija, lo hiciste como se te dio la gana, Paloma. Byłaś dla niego okropna. Jutro o tym pogadamy. Me estoy harta, mamá, ya. Sí, sí, después. Después, ¿no? Para ti todo. Wszystko odkładasz na później. ¿Qué quieres que hiciera, eh? Co miałam zrobić? Zgodzić się zostać jego żoną? Lo único que quiero, Paloma, es que te des cuenta que por swoim niezdecydowaniem krzywdzisz wielu ludzi. Diego, ya te dijo que Diego no powiedział, że nie chce być z tobą, więc na co czekasz? ¿Qué esperas, Paloma? Y nomás traes este pobre. I po co robisz nadzieję temu biedakowi? Jakie nadzieje? Nie dała mu żadnego powodu, aby tak myślał. No es mi culpa, mamá. ¿Qué quieres que haga? Mam się z nim związać tylko dla zasady? A może odejść z pracy, żeby biedaczek nie cierpiał? Odwracasz kota ogonem. Wcale nie. Wolę już odejść z pracy, niż związać się z Marianem. Tego właśnie chcesz? Nic do niego nie czujesz? Myślisz, że można zakochać się tak po prostu? Zawsze kazałaś mi słuchać głosu serca. A może bohaterki telenoweli również kierują życiem swoich córek? Szybko wykreśliłaś Diego z naszego życia. A kto lepiej niż ja zna twoją historię z Diego? Kto widział twój płacz i cierpienie? Sufrir, mija. Ogromne cierpienie. Te visto sufrir tantas veces, mija. Cada lágrima. Każda twoja łza zrodziła dwie moje. Łzę matki i kobiety. Como madre, mija. Wiem, że Diego nie zniknął. Ale wiem też, że koniec miłości jest jak śmierć. Nic na nią nie poradzisz. Paloma.
Nie tiene que meter la mano hasta aquí. Trzeba sięgnąć głęboko do serca i wyrwać z niego wszystkie wspomnienia. Jak chwasty. Como cuando se prepara el terreno para la siembra, ¿te acuerdas, mija? Pamiętasz? ¿Te acuerdas, Paloma? Hay que meter la mano. Trzeba przygotować rolę pod siew. Yo sé que duele mucho, Paloma. Wiem, że to boli, nawet bardzo. Duele tanto de yerbar el corazón, mija. Ale nie masz innego wyjścia. Hola. Cuñada. Cześć, szwagierko. ¿Cómo estás, Daniela? Perdón que te llame. Wybacz, że dzwonię tak późno, ale rano muszę złożyć raport miesięczny. Otrzymałyście zaproszenia? Chyba w piątek. Harold omal nie oszalał na widok swojego. Harold McLean z żoną. ¿Y doña Inés? Doña Inés, ¿mówiła coś? ¿Comentó algo? Ya sé por qué lo preguntas. La verdad, chyba nie zorientowała się, że nie zaprosiłaś piekielnej trójcy. Barbary, Berenice i Angeli, bo nic nie mówiła. Imagino que no va a tardar en enterarse, ¿no? Wkrótce się dowie. No, nada más era eso. Nie, chciałam tylko upewnić się, czy macie zaproszenia. Ya nada más. To wszystko. Pues sí. Tak, dostałyśmy je. Daniela, no has sabido nada de Diego. Diego się nie odzywał? No, nada. Nie, ale pewnie już wraca. Pero me imagino que ya debe estar por regresar. Y mañana es cuando se va todo un mes. A jutro wyjeżdża na miesiąc. ¿Y sabes a qué hora sale su vuelo? O której ma samolot? No sé, creo que me dijo que chyba a las 11. O 11. Sí, estoy segura. Sí, a tak, las 11, na pewno. A las 11. Ya te cansaste de esperar, mija. Nie masz dość? Myślałam, że chociaż się pożegna. Zostało jeszcze parę godzin. W ciągu których wiele może się wydarzyć. Rocío, ¿qué hace levantada estas horas? Czemu pani nie śpi? La señora Berenice me pidió. Pani kazała zaczekać na pana z kolacją. No se preocupe, ya váyase a descansar. Proszę się kłaść. Oiga, Rocío, este fin de semana no se. Czy pani mama znów się rozchorowała? Nie. I tampoco le dieron permiso. Nie odwiedzała jej pani? No, estuve aquí todo el tiempo. Przez cały czas tu byłam. La señora también estuvo aquí. Moja żona również? Wychodziła gdzieś? Wczoraj była u pani Barbary i rodziców. I se llevó al niño? Z dzieckiem? Nie, ja się nim zajmowałam. Hola. Cześć. Hola, ¿cómo estás? ¿A quién ibas a llamar esta hora? Do kogo chciałeś dzwonić? El niño. Gdzie mały? Ya está dormido. Śpi. ¿Cómo te fue? Jak bien. Było? Dobrze. ¿Y tú qué hiciste el fin de semana? Co robiłaś? Nada. Siedziałam w domu. Bueno, no i odwiedziłam rodziców. Bo co? Simple curiosidad. Tak tylko pytam. Te espero en la recámara. Będę w sypialni. Tengo que recuperar.
muszę go odzyskać. Pobierę go, Berardo. Zrobię to, odzyskam cię. Pobierę. ¡Hola, campeón! Cześć, mistrzu. Vienes a despedirte de tu papá. Chcesz się pożegnać z tatusiem? Casa de la familia Sánchez Serrano. Buenos días, señora Constanza. Dzień dobry, pani Constanzo. Sí, permítame, creo que se está arreglando. Właśnie się ubiera. A ver, permítame un segundo, le van a... Przekażę słuchawkę. Espérate que voy a hablar con tu abuelita. Muszę pogadać z babcią. Hola, Constanza, ¿cómo estás? Witaj, Constanzo. No, ya voy de salida para la oficina do biura, y de ahí me voy al aeropuerto. ¿Me puedes comunicar con Możesz Ricardo? ¿Puedes poprosić Ricardo? Tengo que hablar con él antes Chciałbym de salir de viaje. Chciałbym pomówić z nim przed wyjazdem. Ricardito, vamos a hablar con tu abuelito. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Dokąd? ¿Cuándo se fue? ¿Kiedy? Qué raro. Berenice me dijo Przecież que había Berenice estado con ustedes el sábado. Berenice w sobotę. Ya, chiquito, ya. A ver... Espérame, sí, espérame. ¿Qué pasó? No, no te preocupes, debo haber entendido mal. Widać, źle zrozumiałem. Todavía se está arreglando, ¿quieres esperarla? Jeszcze się ubiera. Sí, yo le digo que te llame. Powtórzę jej. Estés bien. Powodzenia. ¿Ya te vas? ¿Już idziesz? Sí. Ya tienes todos los datos para que me puedas localizar por si necesitas algo. Cuida al niño, por favor. Dbaj o małego. Ay, eso no tienes que decírmelo. Nie musisz mi przypominać. Tengas buen viaje. Miłej podróży. Acabo de hablar con tu mamá. Mama prosi, żebyś do niej zadzwoniła. ¿Hablaste con ella? Rozmawialiście? Con el que quería hablar era con tu papá, pero Okazało me dijo się, że twój tato od tygodnia przebywa za granicą. Se me hizo muy A podobno byłaś u nich w sobotę wieczorem. Estado con ellos el sábado en la noche. No. Yo lo que te dije fue que había ido a casa de mis papás. No sé, no me pareció necesario. Nie sądziłam, że muszę informować się o jego wyjeździe. Bueno. Si vuelves a salir a visitar. Następnym razem zabierz małego. Por lo menos llévate al niño. Él también tiene Ma prawo poznać swoich dziadków. Sus maletas ya están en el coche, señor. Bagaże są już w aucie. Para servirle, señor, que tenga buen viaje. Szczęśliwej podróży. Mira, Proszę cię, miej oko na moją żonę i synka. Pierda cuidado, señor. Oczywiście. Están a mi cargo. Y también me gustaría que cuidara Zwracaj mucho też uwagę, kto wchodzi i wychodzi. Es una cuestión de seguridad. Necesito que me anotes Zapisuj nazwiska wszystkich gości, nawet tych z rodziny. No importa que sean familiares. Quiero ver esa lista cuando Chciałbym przejrzeć tę listę po powrocie. Te lo agradezco. Dziękuję. Buenos días, Martita. Qué guapa, Elena. Ślicznie wyglądasz. Cambio, wow. Pues no, nada más. Chciałam poczuć się lepiej. ¿Y tú cómo estás? Ay, gracias. Gracias. ¿Y qué me cuentas de nuevo, Martita? No llamó nadie. No, hasta ahora. Nara, nie. Oye, ¿y cómo les fue el sábado con las recetas? Bien. Sí, y gracias por dejarnos Dzięki, plantados, że nas wystawiłaś. Ay, no me digas nada. Przestań. I tak podle się czuję. Martita, no es para tanto, no seas exagerada. Dlaczego nie przyszłaś? Es que... Pues me di cuenta que nada más iba Zdałam sobie sprawę, że będę wam przeszkadzać. A Sanz nawet ucieszył się, kiedy powiedziałam, że nie przyjdę. Na pewno mieliście sobie sporo do powiedzenia. Marta, no seas sangrona y no llores. Nie rycz. ¿Cómo se te ocurre que nos ibas a estorbar? Niby dlaczego miałabyś nam przeszkadzać? No, Marta, y por favor, mucho cuidado I con nie rozpowiadaj takich rzeczy, bo jeszcze chwila i wyjdę na Puszczalską. Peor que la Magdalena. No, pero no me lo digas nada más a mí. Wiem, pues i tak całe biuro huczy od plotek. Toda la oficina. A ver, ¿de qué nie rozumiem. Jakich? No te vayas a enojar, Elena, mira. Tylko się nie obraź. Wszyscy mówią, że pan Sanz jest w tobie zakochany. Está enamorado de ti y que la única que no I że tylko ty jedna tego nie zauważyłaś. Y aparte, pues, así, Ale chyba już wiesz, skoro tak pięknie wyglądasz. ¿Cómo no va uno a creer que sí? Mira, esto no es por el... To nie z powodu Sansa. Es por otra cosa, Marta. A,
Es que mira, yo te lo digo porque te tengo mówię confianza, ci o tym, porque te estimo, bo cię lubię i szanuję. Porque yo también quiero al licenciado. Ja też go kocham. ¿Que tú qué, Martita? Słucham? O sea que lo quiero como jefe. Ah, jako szefa. Claro, sí. Jasne. Sí, sí, ¿en serio? Sí. Poważnie? Pues que esperabas, ay sí, que estuviera enamorada. Myślisz, że mogłabym się w nim zakochać? Es muy simpático, no, jest sympatyczny, czuły i troskliwy. Además no tiene poza tym, co w tym złego? Ay no, yo tengo novio. Mam chłopaka. Chcemy się pobrać. Mira, pues, a ver si lo traes. No to przyprowadź go kiedyś. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Y por favor, Martita, nada de esos comentarios. ¿Sí? Jeśli ktoś wspomni coś na temat mnie i Sansa, natychmiast daj mi znać. ¿Quién me ha llamado, Margarita? Dzwonił ktoś? Pan Schmidt, żeby potwierdzić godzinę przylotu. I pan Latorre pilnie prosi o telefon. Comuníqueme con él, por favor. Proszę mnie połączyć. Margarita. Que me preparen dos. Potrzebuję dwóch próbek kawy Casablanca i dwóch Excelso Supremo. Gracias. Muy bien. Para servirle. Margarita. ¿Estás segura de que no me nikt więcej nie dzwonił? No, señor, nie. Nada más. Comuníqueme con la. Proszę łączyć z Latorre. Muy bien, señor. Sí. El licenciado Latorre está. Pan Latorre na linii. Gracias, Margarita. Jorge, ¿cómo estás? Witaj, Jorge. Bien. Sí, 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 esperando tu llamada. Czekałem na twój telefon. Te oigo preocupado. Masz dziwny głos. Ayer comí con Inés. Widziałem się wczoraj z Inés. Dlaczego nie powiedziałeś jej o swoim wyjeździe? La verdad es que se me pasó por. Wyleciało mi z głowy. Es una grosería, pero camino al aeropuerto. Zajrzę do niej w drodze na lotnisko. Bueno. Yo te llamaba nada más para que estés. Chcę ci także przypomnieć, że już za miesiąc przypada kolejna rocznica śmierci twojego dziadka. Można też będzie otworzyć kopertę, którą dołączył do testamentu. Zapomniałem. Inés prosi cię, żebyś wrócił do tego czasu. Sí, aquí voy a estar. Na pewno. No te preocupes. Yo también quería hablar contigo. Dowiedziałem się, że mój teść wyjechał z kraju. Co to oznacza? Nada. De hecho, te estoy avisando. Sprawdzaj co jakiś czas, czy już wrócił. Martwię się, że wyjechał bez uprzedzenia i to tuż przed upływem terminu. Ale Constanza jest w kraju? Tak. To od niej wiem, że Ricardo wyjechał. Trzymaj rękę na pulsie. Nie chcę zastać tu niespodzianki. Odezwę się. Gracias, que estés bien. Powodzenia. Dobrze, że cię zastałam. Chcę się pożegnać i przekazać ci od babci, że za miesiąc przypada rocznica śmierci dziadka i będzie można otworzyć kopertę. Skąd wiesz? Od Latorre. Widzę, że terapia pomaga. Muy bien. Bardzo. Tylko nie wiem, czy Antonia dobrze ją wspomina. Co jej zrobiłeś? Niech sama ci powie. Zapytaj ją o wrażenia i co sądzi na mój temat. Czuję, że nie usłyszę od niej nic miłego. Co zrobiłeś? Ją zapytaj, ja jestem dżentelmenem. Diego. No, no es lo que te imaginas. To nie to, co myślisz. No te voy a decir nada. I nie pytaj, bo nie powiem. Oye, aunque no me digas que no es lo que me imagino. Chyba wiem, co zrobiłeś, a znając ciebie, Antonia leży już pewnie na intensywnej terapii. En serio? No coś ty. ¿Y de qué más hablaste con la Torre? O czym gadałeś, Latorre? De la deuda del papá de Daniela. O długu teścia. Me estoy empezando a preocupar, Daniela. Wkrótce upływa termin, a ja kompletnie nie panuję nad sytuacją.
Creo que hasta Berenice me está Poza engañando. Tym Berenice chyba mnie zdradza. Espero que no pase de una Ostatnio wydarzyło się parę dziwnych rzeczy. Kiedy byłem na pacjencie, pozwoliła Rosję pojechać do matki i została sama z małym. Nie wiem, co robiła, ale zniknęła butelka dobrego wina, a jeden z portierów został przeniesiony na jej prośbę. Myślisz, że ma kochanka? Rozumiem ją. Nawet święta nie zniosłaby 4 lat w celibatu. Oye, Daniela. Oye, no, perdóname, pero no me digas Nie zgrywaj teraz urażonego mężusia. No. De comprobarlo. Lo único que me Wkurza mnie tylko to, że sama zadręczała mnie swoją chorobliwą zazdrością. Bueno, ¿y qué harías? Co zamierzasz? En este momento lo único que me importa. Chcę uwolnić się od jej ojca i móc spokojnie się rozwieść. Pues anoche Paloma me habló. Rozmawiałam wczoraj z Palomą. ¿Y qué te dijo? Co mówiła? Pues la verdad es que se tuvo que inventar un pretexto. Wymyśliła jakiś pretekst, żeby zadzwonić. Tak naprawdę chciała wiedzieć, co u ciebie. También me preguntó a qué hora Pytała, o której odlatujesz. Mira, Diego. Ella está esperando que la Liczy, llames, że do niej zadzwonisz. Tú lo deberías de hacer. A ja uważam, że powinieneś. Mira, Diego. Te lo estoy diciendo porque tú te vas a Pamiętaj, że spędzi ten miesiąc u boku Sansa. Mira. Perdón por interrumpir. Przepraszam, ale kierowca już czeka. Pero ya lo está esperando el chofer que lo va a llevar al aeropuerto. Gracias, Margarita. Te voy a extrañar. Będę tęsknić. Oye, piénsalo. Es todo un mes. To cały miesiąc. Wszystko może się zmienić. Mucha suerte. Powodzenia. Te quiero. Kocham cię. A ja ciebie. Portas bien. Bądź grzeczny. Sí. Margarita, necesito que me haga una llamada. Proszę mnie z kimś połączyć. Gerencia de Relaciones Públicas, buenos días. Public Relations. Sí, permítame, lo comunico. Już łączę. Hola, ¿cómo estás? Jak się masz? Bien, Diego, muchas gracias. Dobrze, dziękuję. Licenciado, lo llaman del café de... Dzwonią panowie od kawy z Sokonuską. Creí que ya estabas de camino al aeropuerto. Myślałam, że jedziesz już na lotnisko. Zaraz wychodzę. No me podía ir sin despedirme. Chciałem ci powiedzieć, że się myliłaś. Nawet nie próbowałem zadzwonić do Palomy. I nie zrobię tego. Te felicito. Gratuluję. Ahora lo importante es que te vayas tranquilo. Postaraj się odprężyć i uporządkować myśli. Para relajarte y para poner en claro tu mente. Tal vez cuando regreses ya no. Kiedy wrócisz, terapia może już nie będzie ci potrzebna. Te ayuda. De hecho ya no la necesito. Już nie jest. Pero quiero advertirte que desde donde jednak, esté, że pozostanę w kontakcie z moją przyjaciółką Antonią Ruiz. Ella es la que me va a hacer falta. Yo preferiría que no lo hicieras. Nie rób tego. Para ser sincera contigo, Diego, Prawdę mówiąc, straciłam mnóstwo czasu. I Antonia. Te lo pido, por favor. Proszę cię. Entiendo. Rozumiem. Szczęśliwej podróży i powodzenia. Buenos días, Raquel. Soy Diego. Tu Diego. Poproszę, z babcią. Precisamente quería hablar contigo. Właśnie o tobie myślałam. Tu sabes, mijo. Wiesz, że jesteś moim ulubieńcem. Además, ya sé que te cortaste el pelo. Podobno chciałeś włosy. Myślałam, że wyjedziesz bez pożegnania. Mamá,
Nie mógłbym. Maria, eso. ¿Por qué no? Si últimamente me he venido ostatnio a dowiaduję się o tobie od osób trzecich. Como si no quisieras jakbyś hablar nie conmigo. Chciał ze mną rozmawiać. No me digas nada. Za późno na wyjaśnienia. Es un poco tarde para dar explicaciones, ¿no crees? Yo me supongo que tú tienes na pewno que spieszy się na lotnisko. Pero no te preocupes. Yo entiendo muy bien los rozumiem tu powody viaje. Twojego wyjazdu. Yo creo que es necesario que te alejes. I myślę, że ta podróż wyjdzie ci na zdrowie. Lo único que espero es que cuando regreses, mam nadzieję, że zdołasz odzyskać spokój u boku rodziny. Al lado de tu familia. Spokój, którego już nic ni nie zmąci. Nada, ni nadie que te lo impida. Eso espero yo. Ja też na to liczę. Niech cię Bóg błogosławi. Gracias. Marta, ven por favor. Pozwól na chwilę. ¿Qué pasó? O co mira, chodzi? Te voy a pedir un favor. Zadzwoń habla do El Cafetalero i zapytaj o Diego. Nada más quiero saber si chcę tylko wiedzieć, czy już wyszedł. Marta, pregunten quién habla. A jak spytają, kto dzwoni? Por favor, le dices que powiesz, że znajoma. Por favor, Marta, proszę por cię. Favor, está bien. ¿Y fijo la voz? Sí, mam mamá, zmienić głos? Tak. Si necesitan algo, ya sabe usted. Wiecie, gdzie mnie szukać. De todas maneras, yo me voy. Ale i tak będę się odzywał. Muy bien, señor, no se preocupe. Szczęśliwej podróży. Gracias, Margarita. No estoy para nadie. Nie mam mnie. Todavía tengo. Muszę się jeszcze z kimś pożegnać. Muy importante. Gerencia General. Buenos días. Dzień dobry. Poproszę z panem Diego Sanchezem Serrano. El señor acaba de salir. Właśnie wyszedł. De parte de quién? Kto mówi? De una amiga. Znajoma. No, él sube si ya se fue al aeropuerto. Pojechał na lotnisko? Sí. Tak. Ya se fue. Si me podría dar su proszę nombre, zostawić wiadomość. Przekażę mu, kiedy... No es, no, no es necesario. Nie trzeba, dziękuję. Gracias. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? I co? Ya se fue. Właśnie wyszedł. Que acaba de salir. Jedzie na lotnisko. Lleva rumbo al aeropuerto, Elena. Gracias, Marta. Dzięki. Wiem, że dopiero 9:30, ale może napijesz się tequili? Nie, dzięki. Wyjechał. Marta, ¿qué pasó con la señorita Olivares? Co z panią Olivares? Nada. La acaban de confirmar. Właśnie się dowiedziała, że pan Diego pojechał na lotnisko. Me imagino que le estaba esperando. Chyba liczyła, że do niej zadzwoni. Pero ella como... Jak się czuje? Mal. Źle. Pero imagínese cómo va a estar. Nie będzie go cały miesiąc. Va a salir? Wychodzi pani? No, 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 iba... Muszę iść do banku. Necesito ir al banco. ¿Quiere que la acompañe? Zawieźć panią? Pues no, no, es necesario. Nie, do tego obok. No, no, no importa. Nie szkodzi. Chętnie się przejdę. Chyba, że będę pani przeszkadzał. O le molesta que vaya con usted. Pues no, 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 no. Pero sabe que nie, ale może pójdę później. Mejor voy más tarde, no? Porque ahorita teraz na pewno jest tłum. Paloma, Diego ya debe Diego jest już pewnie na lotnisku. Su vuelo sale a las 11. Leci o 11. Dentro de una hora. Za godzinę. Quiero hacer un trato con usted, Paloma. Zawrzyjmy umowę. Diego va a estar fuera todo. Diego wyjeżdża na miesiąc. Quiero proponerle que durante ese mes. Potraktujmy ten czas jak wakacje sentymentalne. Nada de llantos. Bez płaczu i smutku. Vamos a tomarnos unas vacaciones sentimentales. Paloma, yo quiero. Chciałbym sprawić, intentar. Yo że będą to najlepsze dni w pani życiu. Sean los mejores días de su vida. Déjeme intentar. Proszę pozwolić mi spróbować. Co pani na to? Sí, claro, licenciado. Zgoda. Sí. Muy bien. Pues, les permiso. Będę u siebie. No puedo ir más rápido, se me está haciendo. Nie może pan szybciej? Muszę zjechać. Nieważne, bylebym zdążył. Si licenciado pregunta por mí, le dices. Jeśli o mnie zapyta, powiedz, że poszłam do banku. Ay,
pero no vas a ir al banco, ¿verdad? No, Martita. Jadę na lotnisko. Do aeroportu. Yo necesito. Muszę zobaczyć Diego. Lo tengo que ver, ¿sí? Nos vemos. Na razie. Espéreme aquí, no me tardo. Zaraz wracam. Para ti, Marta. Marta, do ciebie. ¿Qué pasa, Martita? O co chodzi? ¿Qué? ¿A qué hora? O której? No, voy para allá. Już idę. Co chcesz zrobić? Nawet się nie pożegnał. Nie zależy mu na tobie. Ale mi nie zależy na nim. Wasz związek już nie istnieje. To nasza sprawa. Proszę się nie wtrącać. Mylisz się. Nie tylko wasza. Nie mogę pracować, widząc, jak chodzisz z truta i płaczesz po kątach. Jestem za ciebie odpowiedzialny. Jeśli zależy panu na mnie, proszę pozwolić mi jechać na lotnisko. Pożegnam się z nim i od razu poprawi mi się humor. Dzięki temu będę lepiej wykonywać swoją pracę. Diego na pewno jest już w sali odpraw. Nie zdążysz. Muszę spróbować. Czym pojedziesz? Taksówką? Nie złapiesz jej od razu. Ja cię zawiozę. Nie. Ma pan rację. I tak nie zdążę. To nie ma sensu. Wersja polska TVN. Tekst Marta Śliwińska. Czytał Mirosław Usta.